Za blisko 18 milionów złotych zostaną zrealizowane inwestycje drogowe na terenie powiatu tarnobrzeskiego. 95% tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Umowy na wykonanie zadań zostały podpisane w miniony poniedziałek. I z tego właśnie powodu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim spotkali się m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wicemarszałek województwa Ewa Draus, poseł Zbigniew Chmielowiec, starostowie powiatu tarnobrzeskiego, burmistrz miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz prezes zarządu PBI Infrastruktura, będącej wykonawcą trzech drogowych inwestycji, które mają zostać zrealizowane na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Jedną z nich, na którą dotację otrzymał powiat, jest przebudowa tzw. zwałki w Dąbrowicy w gminie Baranów Sandomierski. W szczegółach tej inwestycji mówił wicestarosta Jacek Rożek. Była to droga lokalna, teraz jest droga zbiorcza. To znaczy po wykonaniu inwestycji będzie to droga zbiorcza. Prędkość no to taka nie można zmienić i teraz szerokość jezdni. Była od 5 do 5,5 metra, czyli w terenie zabudowanym było 5 metrów, będzie 5,5, w terenie niezabudowanym było 5,5, będzie 6. Cały odcinek 3819. Chodników nie było, więc będą chodniki dwumetrowe do tej miejscowości, prawie 930 metrów. I szerokość pobocza, tam gdzie była, to była pół metra, teraz będzie metr z każdej strony. A więc oprócz tych 6 metrów jezdni, jeszcze będą metrowe pobocza. Całość inwestycji około 7 milionów złotych. Powiat zrealizuje również inwestycję, jaką jest przebudowa ulicy Borowej w Nowej Dębie. Będzie ona kosztować około 2 milionów złotych. Druga droga, ulica Borowa w Nowej Dębie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podleśną do przejazdu kolejowego LHS. Zakres prac, przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, zniszczonej, szerokość 5 metrów, budowa chodnika, którego nie ma i nigdy nie było. Przebudowa i budowa zjazdów do posesji, budowa kolektora kanalizacji deszczowej. Tam mieszkańcy, którzy wybudowali sobie domy, byli ciągle zalewani. Wobec tego odwodnienie było tu konieczne i to odwodnienie myślę, że będzie załatwiało sprawę. Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur zaprezentował inwestycję polegającą na budowie łącznika dróg wojewódzkich w Skopaniu. Ta inwestycja to koszt 9 milionów złotych, dotacja rządowa to ponad 8 milionów. Dużym znakiem zapytania jest to, czy bez tego wsparcia w takiej wysokości udałoby się tę inwestycję zrealizować. To jest zakres tej inwestycji, który jest przedstawiony tak obrazowo. Tutaj mamy mniej więcej kościół w Skopaniu, tam w oddali widać. Tutaj będzie przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką 872. Następnie mamy odcinek drogi, który będzie przebudowany około 390 metrów ulicy Popiełuszki. I tutaj 840 metrów zupełnie nowej drogi w terenie bardzo trudnym, bo to, że ta droga kosztuje takie, że ta kwota jest taka, jeśli chodzi o koszt wykonania tej drogi, wynika z trudnej geologii w tym obszarze. I tutaj wyrazy uznania dla pana projektanta, który sobie z tym tematem poradził i ta droga została w tym terenie zaprojektowana. Następnie na końcu opracowania mamy rondo, które jest, znaczy skrzyżowanie, które będzie przebudowane w tym wypadku na rondo. Będzie to rondo obejmujące wloty z dróg na drodze wojewódzkiej, będzie wlot z ulicy Powiatowej i również z tego łącznika dróg wojewódzkich, czyli drogi gminnej, która będzie realizowana w tym roku. Podczas tego spotkania przekazano promesy, następnie podpisano porozumienia współpracy oraz umowy na wykonanie wszystkich wspomnianych zadań. Pierwszy raz jestem na takim spotkaniu, gdzie uzyskuje się promesę na wykonanie inwestycji, o której przez wiele lat mówiło się i jednocześnie kilka minut później umowa na realizację, więc szybkość działania to jest no niesamowita. Jeszcze chyba w województwie podkarpackim się nie zdarzyło, żeby w ciągu kilku minut tyle umów móc podpisać. Zatem chciałabym pogratulować samorządowcom szybkości działania, ale jest ono możliwe dzięki Polskiemu Ładowi. Gdyby ktoś miał wątpliwości i gdyby ktoś się zastanawiał, czy Polski Ład ma sens i został wprowadzony potrzebnie, no to myślę, że to wydarzenie, które zostało zorganizowane przez pana starostę i pana burmistrza, te wątpliwości rozwiewa. Polski Ład to wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programu inwestycji
strategicznych 24 miliardy złotych bez mała rozdzielone w tej pierwszej transzy, w tym pierwszym naborze, właśnie po to, aby rozwiązywać tego typu problemy infrastrukturalne. Projekty wszystkich trzech zadań przygotowało biuro Exal. Marek Tokarz, Starnobrzega.